Dla pana Mazowsze to? To życie. Nowe życie, można tak powiedzieć. Kiedy zetknąłem się z Mazowszem, pierwszy szok, inny świat. Drugi szok, to nie jest ten świat, który miałem gdzieś w głowie. Wszyscy artyści, ale różnych dziedzin, tworzą to po coś. Chcą coś przekazać, no ale chcą mieć też i odbiorcę. Otóż Mazowsze ma wspaniałego odbiorcę, bo dotyka takich strun, gdzie nawet ktoś, kto nie zna kultury polskiej, musi się tym zachwycić. To jest tak doskonałe. Bogactwo kostiumów, oszałamiające tempo i porywająca muzyka. Nieustanne życie na walizkach. Mazowsze ponad 200 razy wyjeżdżało z kraju, koncertowało na wszystkich kontynentach. Od ponad 70 lat artyści sięgają do pierwowzorów, porywają publiczność, podnoszą poprzeczkę i szukają nowych wyzwań. Zacząłem tańczyć w zespole polonijnym w Belgii, kiedy byłem dzieckiem i dostałem bilet na koncert Mazowsza. I trochę na siłę poszedłem na ten koncert z moją mamą. I jak się skończył koncert, no zmieniło się moje rzeczy. Po prostu chciałem być tancerem i śpiewakiem w zespole Mazowsze. Kiedy miałem 18 lat, pojechałem do Polski, nauczyłem się języka polskiego, nauczyłem się tańczyć, śpiewać, aż w końcu się dostałem do tego wspaniałego zespołu. Od razu się dostałeś? Niestety nie, ja za trzecim razem się dostałem do Mazowsza. Ale uparty. Bardzo uparty jestem. Co cię takiego urzekło w tym Mazowszu, że... To jest... Można powiedzieć, nie do opisania. Ja bym powiedział, no, ta muzyka, te kolory, te stroje, te śpiewy. Nawet jak nie rozumiałem polskiego, miałem wrażenie, że rozumiem te teksty mazowszańskie. Mazowsze to kombinat. To jest bardzo duże przedsięwzięcie za każdym razem, kiedy gdziekolwiek wyjeżdżamy. W czasie takiego jednego koncertu do tira jest ładowanych ponad 50 skrzyń z kostiumami artystów. Kilkadziesiąt skrzyń ze sprzętem, łącznie bagaż no, około 10 ton. Pakowanie, rozpakowywanie. Pakowanie, rozpakowywanie. Jak jest coś brudne, oddajemy wszystko do pralni, wszystko mamy czyste. Na przykład takie majteczki, które używają, no to po prostu po każdym razie są prane, żeby miały czyste. Ile kostiumów jest tutaj w Mazowszu? Wow. Około 6 tysięcy wszystkich razem. Tutaj haftują się kokardki, potem dziewczyny takie kokardki mają we włosach. To, co można zrobić nieręcznie, robimy, bo jest szybciej po prostu. A czy pani kiedyś liczyła, ile pani tych koszul wyprasowała już nie, tutaj? Nie, nie liczyłam, ale bardzo dużo. Ile lat? 4,5 roku. Zdarzają się reklamacje, że ktoś przychodzi i mówi źle uprasowane? Nie. Tak nam się nie zdarzało. Każdy strój jest podpisany, wiadomo do której dziewczynki należy. Tutaj mamy podpisaną każdą szafeczkę. Tutaj każda ma dziewczynka swoją szafeczkę. No zawsze o szczegóły dbamy. Można by było tego nie robić, bo przecież z daleka i tak nie będzie widać, ale nawet takie rzeczy jak koszula są zachowane w tradycyjnych formach. Koszule są może najmniej żywotne, bo suknie dziewczyn czy jakieś zapaski, no to tańczą na scenie od 70 lat niektóre.